Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 26 odcinek z naszej serii Zagrajmy w GTA 5. Ruszamy moi drodzy w tym momencie na misję do Michaela, właściwie no jak wiemy Michaela nie ma w Los Santos, więc... No ale jedziemy jako Franklin do niego na chatę, no i zobaczymy co się właściwie wydarzy, no bo odblokowała mi się właśnie tutaj ta misja, no ale co my właściwie jako Franklin będziemy robić, no to jeszcze zobaczymy. Dobra, zaparkujmy sobie. Kurde, jak mnie ta muzyka irytowała. Ale mówiłem, radia nie będę przełączać, zostawię domyślne, jak jest w aucie. Dobra, zobaczmy co tu się dzieje. A Franklin dalej w tym smokingu. Niewielka turbulencja, okej. Where you at, man? Your house is empty. Hey. I had to kind of lay low for a while. Yeah, that nice Mexican we met. Me and T did that job for him. And we fell out. You gotta be joking. I wish I was. So where you at now? Desert, out by Alamo Sea. All right, well, I'll hit you if I find anything. Absolutely. Hey. Trevor's got his wife. Trevor's got a wife? No, the Mexican's wife. What? Shit, I don't know what to say about that one. Nothing. Nothing to say about that. Run! Run! I'm back! Coming, Trevor! Bring me my coffee, I'm gonna cut your arm off. Absolutely! Who the hell's that, your maid? Oh, business partner. Good guy. Very loyal. Ron, that is Michael. And this is Patricia. Listen, beautiful. You know, I'm sorry about everything that's happened and that, you know, can't guarantee no harm's gonna come to you. Might have to chop you up into little pieces before spraying your pulp mess down the drain, but I really hope it doesn't come to that. I appreciate your honesty. You are a good man. I can see that. You need your eyes examined, then. Ron, you miss me? Yeah, Trevor, a bit, I mean. How's the fucking business? I tried. If you're gonna give me a sob story, I'm gonna rip your fucking throat out and shove a turd down the hole. It's not a sob story, it's just not quite come good yet. But I heard about something to do with Meriwether. Those assholes. Big cache of weapons they got coming in. So I thought you might want to, requisition it. Fantastic! Let's go! I'm in. Whoa, no, not you. Sit down. You're a wanted man. Stay low. Now watch her, okay? She's a good lady. Let's go, Ron. Good to meet you, Michael. Fucking come on, let's go! Okej, to lecimy, moi drodzy. Dobra, tak przesiadamy do jeepka. Kurde, Ron, przestań już gadać. Wsiąść do samolotu. Dobra, lecimy, moi drodzy. Dury-dury-dum-dury-dum. Dawaj, Trevor, skręcamy w prawiczkę i lecimy, dobra. Okej, to do samolotu. Ja pierdzielę, już żem się walnął. On the ground, Ron. We gotta meet him in the air. Okay. Well, I knew that you were pissed after the Meriwether heist, giving back the hardware. That was bullshit. Right. So I've been monitoring chatter, tapping into Meriwether networks. Feels good to be back in the company of a professional. I gotta say. I was expecting something a little more impressive. The late, great Michael Townley. Not so late and not so great, right? And no longer called Townley. The years have not been terribly kind. What's the end game, man? We had a good thing going without him. If it's such a good thing, where's my money, huh? Where's my consultancy and my big fat dividend? I want a franchise network, Ron. I want reward cards and merchandise. I want to make gun violence and drug dependency accessible to every man and beast from Hove Beach to Vespucci. I want country clubs and a depressed wife with blonde hair and a hot little secretary who bounces on my boy. Maybe if you'd buy into Oscar's business. I'm hearing there's a lot of bounce in the firearms sector. Well, I heard there's a lot of bounce in your head. Where's the TP Enterprise windfall, huh? It takes time! Time and money! Sure, and Michael Townley, the Santa, the fuckface, is gonna give that to me! Nie mogę z Trevora, uwielbiam go. Dobra, moi drodzy, to lecimy.
Szony w blondynkę i napaloną sekretarkę. Fajne marzenia, Trevor, masz. Dobra. To wsiądźmy do tego samolotu. Ja niestety, moi kochani, doskonale tą misję pamiętam i trochę się jej cykam, no ale dobra, zobaczymy, jak to ostatecznie wyjdzie. Będę latać pewnie, nie? Dobra. Okej, leć do samolotu transportowego, dobra, tylko czemu ja nie mogę jechać? O, jadę, dobra. Oj, kurde. Czekajcie, już zapomniałem, jak się lata. Dobra. To lecimy. Nie wiem, czy mi to wyjdzie z pierwszej osoby, powiem wam szczerze, no ale dobra, będziemy próbować do skutku. Dobra, ja się chyba powoli wznoszę, czy nie? Już nie wiem. Dobra, polećmy do góry. Okej. Schowajmy sobie podwozie, ci się da w ogóle. No i lecimy, moi drodzy. Kurde, chociaż wolałbym siedzieć z przodu, byłaby o wiele większa widoczność. Kurde, jeszcze muszę lecieć jak najniżej, no serio, ja pierdzielę. Ej, no come on, ja lecę tuż nad wodą, co? Ja pierdzielę, aż mam flashbacki z San Andreas, powiem wam, z misji Noe. Nie wiem, czy pamiętacie. Jak nie, to polecam sobie odświeżyć. Pierdzielę, ja się nawderwiałem przy tamtej misji. Przyszedłem ją za pierwszym razem, ale jest i on. Leć za samolotem transportowym nisko nad ziemią. Ja pierdzielę, no i co jeszcze? Może jeszcze frytki do tego, co? Kurde. Kurde, powiem wam, jest problem, bo ja pierniczę, ja muszę latać tuż nad drzewami, a z pierwszej osoby nie widzę aż tak bardzo powierzchni samolotu, nie? Czy jak gdzieś dotykam, czy nie dotykam, kurde, no nie jest to takie proste naprawdę, no ale dobra. Dobra. Okej, przeleciałem nad tą bazą, czy nie? Chyba nie. Chyba przeleciałem dobrze, wydaje mi się. Co prawda niby mnie coś goni, ale nie wiem jakim cudem, skoro ja lecę pod bazą, nie? No bo zobaczcie, ja jestem pod nimi dosłownie. No ale dobra, już kif to. Niech im będzie. Nie, 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 wow. Bliec. Kurde. Latali z pierwszej osoby, be like, no niestety, dobra, ostrożnie. A tu dalej jest... O kurde. No nie przeleciałem, spokojnie, luźna guma. Będzie dobrze, nie bójta się. Ja pierdzielę. Dobra, nikt mnie nie goni, damy radę, spokojnie. Nikt mnie nie widzi, nikt mnie nie goni. Widzicie, nic się nie dzieje, moi kochani, damy radę. Jedę. Ile jeszcze muszę lecieć z tym cholerstwem? Jak mam zejść niżej, jak jestem przecież tuż nad lądem? Ja pierdzielę. Ej, no przecież jestem nisko. No właśnie, mam zaryć nosem w glebę. No nie mogę z tą misją, nie cierpię jej, naprawdę. Tak mnie irytuje. Dobra. No teraz muszę polecieć wyżej, no kurde, to są drzewa. Come on. Nie, no ja tu nic nie widzę, nie? Kurde, ta pierwsza osoba. Jeszcze mnie ta policja widzi, nie? Ale dobra, pewnie mnie zgubić za jakąś chwilę. Dobra. Lećmy cały czas za tym samolotem. Nie. Ale nie. No niżej się już nie da, no come on. Czy jak za wysoko? Dobra. No nie, no i wiedziałem. Nie cierpię tej misji, no. Jeszcze nie mam kiedy się odzywać, bo kurde cały czas jak te dialogi lecą, no. O, nareszcie. Dobra. Dobra.
Nabraliśmy wysokości, więc w tym momencie możemy w końcu podlecieć do tego samolotu. Tak tej misji nie lubię, naprawdę, no takiej kurde nie lubię. Mega mi się nie podoba. Shoot me down? Now that's not very sociable. Jakiś dialog jeszcze? Chyba nie. Dobra, to lecimy w takim razie. Kurde, strasznie dużo dialogów, nie mam kiedy się odezwać. Dobra, lecimy z tym cholernym samolotem, dogonimy go w końcu. Okej. No to lecimy. Nie wiem, jak oni będą chcieli nas zestrzelić w ogóle. No. O kurde! Ja mam tam wlecieć, tak? Ja pierdziel. Rampa samolotu jest otwarta. Dobra, dobra. Wow! Ostrożnie, ostrożnie. Nie no, ja pierdzielę, przecież tak to ja tam nie wlecę nigdy chyba. A co się z tym samolotem dzieje? Czemu on tak jakoś... Co jest? Dobra, udało się. Trevor, jesteś chory psychicznie, naprawdę. Nie, ale co to było? Ale to tak było ciężko wlecieć. Mam trochę flashbacki z GTA San Andreas, powiem wam. Dobra, załatwiamy strażników. Oj, uwaga, uwaga! Auto się dostoczy. Ostrożnie, Trevor, ostrożnie. Dobra, nie wiem, czy załatwieni wszyscy, czy jeszcze nie? Dobra. Okej, kto mnie tu jeszcze naparza? To jest dobre pytanie. Okej, ledwo uniknąłem tego samochodu. Dobra, zginął. Ja się może zregeneruję lepiej, bo mam pół paska zdrowia. Znaczy, właśnie nie mam tego pół paska zdrowia, mam 1/4. Dobra, ostrożnie, ostrożnie. Gdzie oni jeszcze są? To jest kolejny, dobra. Chyba wszyscy. Okej, moi drodzy, no to lecimy w takim razie na górę. No jak się domyślam, mamy na górę wejść. Dobra, dawaj ty, lecisz, lecisz. Dobra. Panie, nie strzelaj pan do mnie, dobra. FAB, o ja pierdzie, jeszcze za sterami mam usiąść, serio. I co ja mam teraz zrobić? Wrócamy o tym transportowym hangaru McKenzie'ego, no chyba sobie jaja jakieś robicie. Nie, przy tym się nie da w ogóle sterować. Ja pierdziele. Ronnie! The cargo jet is now part of the TP Enterprise fleet. You with the mech? Welcoming party's here, Trevor. Fly safe now. Dobra, leć bezpiecznie. No będę lecieć bezpiecznie, ale ja pierniczę. To jest jakaś przesada, ja tym kolosem mam wylądować, serio? Przecież ja umrę tu na zawał chyba. No dobra, mam nadzieję, że dobę radę jakoś. Gdzie jest to całe lotnisko w ogóle? To jest to, co się tam świeci, tak? Te lampy wszystkie? Nie, na pewno nie jest to. Ja pierdzie, tak nie lubię misji z lataniem w GTA, w jakimkolwiek, nie? Czy to jest GTA 5, tylko dorobione, czy niedorobione. Era by przełączyć. Okej. Okay. Hey Ron, so the freaking Air Force are on me. We'll see if that helps. Any offensive action will be met with overwhelming retaliation. Maybe I'll give you 10% of what's in the hole. Then we're all happy. No dobra, czyli mam... Ale jak, co ja mam zrobić, żeby uciec przed tymi odrzutowcami? Kurde, przynajmniej mnie cały czas gonią. To nabieranie wysokości coś nie działa, z tego co widzę. Oni są niby niżej na radarze, ale no za wiele nam to nie dają. Oni cały czas nas gonią. Ajej, karamba. No dobra, zobaczymy jeszcze. Ale jaka ta misja jest w ogóle długa? Mam 16 minut odcinka już. Dobra. Damy radę. Na luźnej gumie. O kurde. Dokładnie. No dobra, no jakoś chyba dolecimy do tego lotniska, nie? No nie wiem, co ja mam, jakieś flary może na przykład mamy, czy jakieś rakiety, nie wiem, z tyłu, czy coś, no nie ma nic. Kurde. Najlepiej by było, wiecie, włączyć autopilota i wyjść z RPG-iem na rampę. Hey, you wouldn't shoot me down anyway. Think of the ground casualties. Wiesz co, Trevor, nie wiem, czy to ich przekonało. Ale kurde, już lecę tak wysoko, no patrzcie. Tylko ten samolot jest tak kurde wolny, ja no przynajmniej zanim tam dolecimy, to 500 lat jeszcze minie, no. Ale masakra jakaś. No super. I co jeszcze? O shit! Niedobrze. Ron, are you reading? All your engines gone!
jeżeli co, mamy spadać stąd, tak czy co? Controls are useless. O kurde! I'm getting a shoot and I'm failing. Okay. Wyskocz z samolotu, no dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Ja pierdzielę, z pierwszej osoby wygląda to genialnie. Dawaj Trevor, biegniemy, ja pierdziu. Dawaj, szybciej, 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 szybciej. Ja pierdzielę. Ale w ogóle mam spadochron? Jak się otwiera spadochron? O, gadewys, nie pamiętam. Jak się otwiera spadochron? Nie pamiętam, jak się otwiera spadochron. Kurde, pod jakim się to robi? Lewy? Nie wiem. Tak, lewy, dobra, okej. O kurde, dobra, ja pierdzielę, już się bężę, nie otworzę tego spadochronu, nie? Ale byłby przypał, dobra. Gdzie my w ogóle, moi kochani, jesteśmy? To jest dobre pytanie, bo... Czy my jesteśmy w dzielni Trevora? Nie mam pojęcia. Kurde, nie wiem, gdzie my jesteśmy, szczerze mówiąc. No dobra, wylądujemy, zaraz się zrobi research, zobaczymy, gdzie nas właściwie wywiało. Ja pierdzielę. Niezły fail, kurde, naprawdę Trevorowi coś nie idzie z tym biznesem, jego trzeba przyznać. Dobra, wylądujmy sobie spokojnie. Okej, mamy to. Ja pierdzielę, misja była cholernie długa, naprawdę. Naprawdę, szczerze, mi się nie podobała. Dobra, nadpiszmy sobie. Okej, ukończono, niewielka turbulencja, dobra. I moi kochani, powiem wam tak, gdzie jest nasz domek? To jest dobre pytanie. A nasz domek, a, on jest tutaj, dobra. To pobiegniemy tam i tam powinno stać chyba nasze... A nie, tam nie ma naszego auta, przecież my... Aj, goddammit, przecież my... Wzięliśmy sobie tego jeepa, żeby na lotnisko. O kurde, skąd te ściny? Ron dzwoni. Trevor! Shit, are you okay? I saw the plane go down. I survived, and Lizard Army didn't do so well, so that's something. Ah, thank God! The fuselage went into the Alamo Sea. You might be able to salvage the hardware with dive gear or something. Ah, good idea! But it'll take time. Tell Oscar he ain't getting these guns. Okay, look, I gotta ask. Are you in with the federal government? An agent, Sanchez, was round here saying you and Michael had to meet his supervisors at the garage, the cook site. Fuck, I gotta do this, okay? But I'm using them, alright? They ain't using me. Let's make that clear. Okej, czyli mamy misję fabularną. Widzę, że auto nam się nasze pojawiło. Teraz nam się pojawiło auto w kryjówce. A, i zobaczcie, że mamy się spotkać tutaj. No i dobra, ta misja jest, wiecie co, w sumie tak blisko, że pojedziemy sobie na nią, niech będzie. Kurde! Czemu ja w ogóle jadę wózkiem golfowym, nie? W ogóle jak to brzmi? Ło, jak to nieskrętne jest, dobra. Ale mówię, jesteśmy strasznie blisko tej misji dla FIB, więc pojedziemy sobie do nich, no bo tak, moi drodzy, do Kletusa mamy trochę daleko. Tak samo jak i do tej misji nieznajomi dziwacy, ktoś nowy totalnie, to jest spoko. Też tam mamy trochę daleko. Także dobra, myślę, że właśnie pojedziemy sobie wpierw do FIB, a w następnym odcinku udamy się może na te poboczne misje. No zobaczymy, w końcu musimy te poboczne misje również ogarnąć. I widzę też, że odblokowało się zlecenie zabójstwa dla Franklina, dobra. A tymczasem wejdźmy na górę, zobaczmy, co tu się dzieje właściwie. Co oni od nas chcą tym razem? Dobra. Dzień dobry. Halo, halo, ktoś tu jest w ogóle? Nie wiem. Oh, nice place you got here. Oh yeah, it's easy to mock, isn't it, huh? Cheap and fucking easy. But this here is my place, and my work paid for my place. All right, relax. I was just being sarcastic. Yeah, well, don't be, all right? Because the world doesn't need any more sarcasm. It's the blight of the age. Yeah, I get the point. You don't get the point. You're like every other asshole. You made a bit of money, and you became a turd. Got news for you. I was always a turd. No! You weren't, man. You were something. But now, man, you know, you're like this place. You're a shell. Go fuck yourself. Are you some kind of pure morally justifiable asshole? What, because you're totally psychotic, somehow it's okay? I'm honest, all right? You're the hypocrite. Oh, yeah, you're a fucking hero. So far above it all. Oh, yeah? Well, I'm not above ripping open your fucking chest to see what's replaced your heart. Rip it open. See what's there, baby, because I'm ready. Hello? Oh, ladies, ladies, what's up? Fuck off! Listen, I'm sorry, but we've got a problem. Government funding thing. We need you to investigate a research lab upstate. It's about terrorism, the big one, nerve gas, biological terror. Thank God I don't pay tax. Listen, you'll need some fairly standard gear. A boat, tandem rotor heavy lift helicopter, truck, weapons. You'll have to source all of that. Chopper alone will set you back a couple of mil.
Oh, no worries there. Trevor here, he just came into a lot of money. Is that sarcasm? Oh, you're fucking A-right at sarcasm. You fuck. A few weeks ago, I was happily retired, sulking by my swimming pool. My psychotic best friend shows up out of nowhere to torture me over mistakes I made, honest mistakes I made over a decade ago. We, our little posse, are flat fucking broke. But hey, let's go out and spend $2 million on a tandem rotor fucking chopper so I can go steal nerve gas from fucking terrorists. Forgive me, you ignorant fuck. But sarcasm is all I fucking got. Sarcasm! And a room full of you cunts! Yes! Woo! Welcome back, man. It is the old you. Yeah. Well, we gotta go. It's been great, but Dave here's got a Pilates class. Now remember, ladies, you keep us way out of this thing. Bye-bye. Ah, Jesus fucking Christ. All right, I'll give Lester a fucking call. He said he knew about something. Now you tell him that we're driving towards Polito Bay. Come on, you're driving us up to the bank. Dobra, wsiąść do swojego samochodu, okej, czyli podejrzewam, że teraz będziemy mieli właśnie obczajanie tego banku w Paleto Bay, na który będziemy robili hejst, no bo zresztą tak było napisane na dole, wstępy do skoku w Paleto. Dobra, także poczekajmy sobie na Trevorka jeszcze naszego kochanego. Trevorek, szybciej, dobrze, sprintu i szybciej maleńka, dobra. 6 kilometrów, ja pierniczę, dzisiaj mamy naprawdę niezłe wycieczki, moi kochani. Dobra, no przejedziemy się, czemu nie, w sumie. What now? We got a funding problem, so we need a job. Before the jewel store, you talked about a score, a bank in the sticks. I need you to meet us there. Polito Bay, right? That's the one. I'll get on a bus. Okay, czyli Lester przyjedzie autobusem? Don't start. I won't. No way. Good call. If you're taking down a bank for a few million, first thing you do is call the hospital, tell them to get you a guy in a wheelchair. Oh, this Hayseed Bank, you gonna be carrying that kind of change? Local law enforcement extort money from all the weed farms, whorehouses, meth kitchens in the area. They keep their cash in safe deposit boxes. Then there's all the normal small town payroll stuff. We should do well. You know, I've been thinking about you, Trevor. Your lifestyle. Oh, have you? Really? Yes, I have. People always try to label you, you know? Maniac, psycho, friend, industry leader. In some ways you defy categorizations. But then... What? Think about it. Where you live. Sandy Shores, you precious ass. I'm sorry there ain't a place nearby for you to get your colonics. Right. But why are you out here? It's off the grid. We're away from it all. It's somewhere real and authentic. This is America! And real people ain't been priced out yet. Yeah, well, what if it gets gentrified? Then I'll fucking move. Okay. What about the way you dress? What about it? I don't give a shit what I wear. No. If you don't give a shit, you wear clean clothes that fit. So yours are all a little out there, you know, a little wacky. Whatever's in the shop is what I get. Jesus, what is this? It's not an absence of taste, T. It's the opposite of taste. You should be a stylist. And then there's the tattoos, the hair, the weird music, the funny toys, the niche drugs, the everything. What the fuck are we talking about? You are a hipster. What? You're a hipster. I hate hipsters. Classic hipster denials. I abhor hipsters. I eat them for fun. Hipsters love saying they hate hipsters. Well, I really fucking do. Self-hatred. Common hipster affliction. Well, it'll be because I'm living out here away from the bean machines and the bankers. You're gentrifying. Soon, the skinny jeans will show up, then the skinny lattes, and then the bankers. And you'll be somewhere else, starting the cycle all over again. Maybe you're not a classic garden variety hipster, but you're what the hipsters aspire to be. You, Trevor, are the proto-hipster. I
Don't know what you're talking about. I don't agree with what you're saying. You're talking bullshit. You're trying to wind me up. But I'm very, very angry. And I want this conversation to stop right away. Hipster. Fuck you! Fuck you, Michael! Say it again. I've made my point. I'm not a sadist. Ja pierdzielę, genialna rozmowa, moi kochani, naprawdę, cudowna. Dobra, tymczasem pojedźmy już do tego banku w Paleto Bay i zobaczymy, co nas tu właściwie czeka. Dobra. Okej. Czyli będziemy musieli poczekać na Lestera w takim razie. Kurczę, trochę wam odcinek przedłużam, mam nadzieję, że nie będziecie cisili na mnie. No ale trudno. Tak wyszło, dobra. Kurde, całą noc czekaliśmy na Lestera. Może przyjedzie w końcu, co? Come on, man, knock it off. What? I'm gonna break your fucking fingers, you don't knock that shit off. Well, please, all right? You'd alleviate the boredom. Ah, finally. Hey. 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 Welcome to paradise. Come on, car's this way. Dry out here. Don't worry, brother. Mark will take care of all your moisturizing needs. Oh. Shall we? Might as well get started. Okay, let's take a look at this bank. Podejdź się do banku. Dobra, to lećmy, moi kochani. We'll go to the front of the bank, clock the entrance. If the paperwork's correct, the alarm will be a relic. We should be in and out before the local PD knows what's happening. No dobra, czyli na no, samo wejście nie powinno być problemem, tak? No to dobrze. Przełącz kamerę na bank. Dobra. Okej, pojedź na sąsiedni parking, dobra. Jak ja lubię te przygotowania, te same hejsty i tak dalej, kurde, to jest po prostu... Te hejsty to jest kwintesencja po prostu całej fabuły, nie? GTA 5. It's not ideal. It's gonna cost more to break that system than the score is gonna pay. Well, then we're gonna have to find a new score. No. This is the score. Right? What are our options? It's a dumb idea, but we could trigger the alarm. See what kind of response they throw out. That is a dumb idea. Hey, you heard the man, all right? Shoot the sucker. Okay, czy RB przełączyć widok na alarm? Aha, muszę go rozwalić, tak? Dobra. Wróć do samochodu. Okay. I brought my police scanner. Drive over to the gas station opposite the bank and we'll monitor chatter. Alright. Okej, obserwuj ze stacji benzynowej. Dobra, czyli badamy, jak szybko przyjedzie policja, tak? No dobra. Okej. Okay. Bolito cars 3, 6, 9 and 1 will be there in 50 seconds. Roger that, 4 units. Backup team station is available. They've dispatched 4 cars in 60 seconds and more on standby. And it isn't even 30 Victor or shots fired. Oh, this is a real headache. What do you got on the clock? 40 seconds. This is Toledo Security. Any updates on the code 30 Adam? Backup ready to mobilize. This is not normal. The response is out of proportion. Cops in this county are dirty. And the alarm just went off on their piggy bank. No i co, przyjedzie ta policja w końcu, czy nie? What is that, a 67 second response time? Yeah, 4 cars, more in the wings. Bad cops, garden dirty money, fuck how many, we can take this! Wait right here, we'll see if anything about their routine suggests a weakness. Kurde, ale akcja mi się to tak mega podoba, szkoda, że za wiele nie widać. Radio, this is Bolito car 3, we have a code 12, false alarm, possibly triggered intentionally. Roger that. We're gonna set up checkpoints on the Great Ocean Highway and the Sonora Freeway. Car-to-car searches and record checks. Checkpoints? Searches? Fuck this! I ain't getting caught because Lester needs a wheelchair. Hey! Wheelchair or not, we're still faster than your ass! Well, oh, kurde. Run a cop. We've gotta go! We're going! And if we're in front of Trevor, he'll be the one running from the cops. Ściga się z Trevorem do biura Trevora. No dobra, to zrobimy sobie mały wyścig. Miejmy nadzieję, że wygramy. Zobaczymy. Zdecydowałem się pojechać ze Lesterem. Zawsze powiem wam, jechałem jako Trevor. Trevor Phillips. Of course this would turn into a car chase. We're not being chased.
Not yet. Not at all. Look, take a deep breath. We're gonna be fine. We just gotta get back to... Trevor's office? When Trevor says office, he really means... A burnout gas station by the Alamo Sea? I've seen the title of ownership. Get off the road up here. This must be Trevor's route through the mountains. O kurde, wygrywa. Niedobrze. And judging by the glassware he ordered a year ago, I'm guessing it's a meth lab. A meth lab, just perfect! Laboratory don't do it justice. It's more of a shithole where meth is made. Great! Nothing like a pharmaceutical bakery to prep the perfect stick-up job. Don't worry, it's gonna be fine. Look, you had any ideas about the bank? Are you sure we can't disable the alarm? The alarm is a UXVF 111 classification, minute-long relay interval, third-party verification, multiple monitoring centers. Sure, I can disable it. But it'll cost more than the job is worth. Of course it will. So, what do? We walk away. It's not like we need the money. About that. You been day trading? No, God no. I mean, yeah, I've been trading, but no, that's not why we need the money. Looks like the road takes a dip and a turn after that bridge. Slow down. Then why do you need the money? Alright, so, there's this research laboratory on the coast. The IAA are using it to manufacture a poison gas that they're gonna release on U.S. soil in order to hope that the government increases their funding. Well, that sounds idiotically improbable enough to be possible, but what's it got to do with you and Trevor sticking up the Blaine County Savings and Loan? Agent Steve Haynes needs $2 million plus to finance a raid on the lab. And guess who's doing the raid? And guess who's paying for it? Ah, I see. Yeah, well, I don't really see. But I'm doing it. And it sounds like Trevor would hit this bank for candy and a pat on the head. Now tell me, can we do it? Or do we move on? Now you can do it, but you can't do it clean. How messy we talking? Taking the cops head on messy. Well, they are dirty cops. That's what Trevor says. So do you think we can do it? Guys out here aren't trained like the LSPD. They aren't going to... Whoa, shit! Co to było? Going to be prepared for a well-armed, well-drilled team coming straight for them. Yeah, well, we need an edge. Something to tip the odds in our favor. I got a couple ideas. Alright. Dobra, moi drodzy, generalnie chciałem pojechać po raz pierwszy z Lesterem. Zawsze jechałem jako Trevor, ale chciałem pojechać jako Michael wraz z Lesterem, żebyście po prostu posłuchali sobie dialogu pomiędzy nimi dwoma. A tymczasem lećmy już właśnie tego biura Trevora, no i misja się raczej już zakończy. Kurde, ale długi odcinek wyszedł. Dobra, trochę go przytnę. Bo tam walnąłem jednego fajla strasznego po drodze. Dobra. Dyrydym, 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 fajna muzyczka oczywiście. Dobra, także mówię, dojedziemy sobie na miejsce, będziemy odcinek już kończyć i zobaczymy, co nam Trevor ciekawego powie za to, że wygrał. No, well, at least we weren't arrested. Jesus, what took you so long? Had to let you win. Set up a board over here. Oh, Michael, man, your blood sugars are low. I'm making you some leftovers. I'm fine, T. Huh? No, I'm the host, man. You know, I don't want you to get hungry and moody, right? Then you're gonna be making the wrong decisions. Man, I've been making wrong decisions my whole life. That's how I ended up here. Yo, bon appetito. Jesus Christ, Trevor, what is that? What's wrong with you? That's just a what? An eyelid. It's probably not even human. Unless that gas station job. Gentlemen, some plans for your attention? Oh, good. I'm gonna stay here a minute longer than I have to. So I think our little experiment showed that the response will be too quick to beat and too strong to walk through. That means you gotta face the cops head on. Dirty cops? The dirty cops head on. Head on? Man, I don't know. Well, you'll be prepared. Convoys carrying military-grade hardware pass near here to get to Fort Zancudo. I propose hijacking one and using the equipment to get an edge on the locals. I can get you the exact details of the shipment as soon as we're done here.
Anyway, you won't be outside the bank too long. Palito Bay is, well, it's a bay. So you're a street away from the water where Franklin can be waiting in a boat to get you out of there. I know none of this is ideal, but it's the only way I can see of taking the score and providing for your FIB paymasters. Fine. We need personnel? Just a gunman. He'll be taking on the cops with you, so my advice, choose someone good. No dobrze, to zobaczmy, kogo mamy tu w ogóle. Think about my buddy chef, okay? Consummate professional. Dobra, to myślę, że damy szansę, kuchcie, będzie spoko w sumie chyba, nie? You sure this is the guy? Ta jest, zatwierdź. That should do. I'll get the equipment together. Michael, you reach out to Franklin. Trevor, you do what you do. Roger that. I'll call you when we're ready to move on this. You want to bunk with us? I mean, it's gonna be tight, but, you know, mi casa, su casa. I'll get a motel, thanks. All right, suit yourself. Come on, I'll give you a ride. Adios, amigos! O nie! O shit, jeszcze z pierwszej osoby żygam, serio. Aj, Trevor, coś żeś tam zeżarł, kurde. Ja pierdzielę. Dobra. To niezły rzyk poszedł. Okej. Dziwne. Dobra. Wstęp do skoków paletu. Okej, moi drodzy. Także cóż, myślę, że na tym już sobie odcinek, moi drodzy, skończymy. Trevor, ten zbieg jest wciąż na wolności. Dobra, mocnie. O kurde, jeszcze Franklin dzwoni. Franklin, buddy, what's up? Hey, look, there's these redneck dudes been looking for you, homie. Some angry motherfuckers. I found where they stay, man, and I've been following them. Okay, well, it's gotta be the O'Neill brothers. What's left of them. I'll pick up Michael and we'll come to you. T, hey man! Dobra, moi drodzy, dam pauzę, bo nie wiem, czy jakaś misja się przypadkiem nie zacznie w tym momencie. Dobra, słuchajcie, także w następnym odcinku zajmiemy się oczywiście kolejnymi misjami. Tak czy siak, mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z GTA 5. Na razie!